5. warszawski turniej Muay Thai, 18 kwietnia 2015 rok, hala No Limit Ursus, ulica Gierdzejewskiego 5. Witamy serdecznie na transmisji z tego turnieju. Na początek waga 63,5 kg. Dwóch juniorów debiutujących na zawodowych ringach. Obaj z teamu Octagon. A teraz tradycyjne powitanie. To był rytualny taniec Wajkru, który wykonują zawodnicy Muay Thai przed każdą walką, przed pierwszą rundą. Tak jak wspomniałem, obydwaj zawodnicy Octagon Team reprezentują tą ekipę, natomiast przedstawmy ich teraz dokładniej. W czerwonym narożniku Grzegorz Baran, rocznik 98, 63,5 kg, junior, będzie to jego pierwsza walka, będzie debiutował na ringu, podobnie jak jego przeciwnik w niebieskim narożniku Władysław Pylipenko. 97 rocznik, również 63,5 kg, jest to junior. Tak jak widać, obydwoje zawodnicy mają liczne ochraniacze ze względu na to, iż są jeszcze w kategorii junior, stąd też wymogi związku nakładają, by musieli oni posiadać kaski ochronne oraz ochraniacze na nogi. Poza tradycyjnym sprzętem, który każdy zawodnik Muay Thai posiada. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Znają się na pewno bardzo dobrze, trenują razem w jednym teamie. Teraz poślizgnięcie się zawodnika w niebieskim stroju. Nie będzie to na pewno punktowane, nie był to cios po uderzeniu. Starcie teraz. Próba zawiązania walki w klinczu, jednak nie udało się to. Ewidentnie jeden i drugi zawodnik próbuje wyczuć rywala, ale trzeba powiedzieć, że to Grzegorz Baran będzie chciał inicjować tutaj jakieś pierwsze ataki.
No widać tu jeszcze małą dynamikę wśród tych zawodników. Dopiero na późniejsze godziny przewidziane są walki bardziej doświadczonych zawodników. Na razie lekka przewaga zawodnika w czerwonym stroju. Chce on zdecydowanie kontrolować walkę, jednak czy mu się to uda? Teraz bardzo dobra próba, bardzo dobra próba. Walka przy linie. To trzeba natychmiast rozłączyć ewidentnie obu zawodników. Bardzo dobre próby, bardzo dobre próby. To na pewno będą uderzenia punktowane prawą ręką. Sierpy uderzane na głowę zawodnika w niebieskim stroju. I mamy koniec pierwszej rundy. Według mnie zdecydowanie na korzyść Grzegorza Barana. Mimo młodszego wieku starał się on kontrolować przebieg walki, jak również wyprowadzał zdecydowanie liczniejszą ilość ciosów na głowę swojego przeciwnika. Brakuje nam zdecydowanie w tej walce może uderzeń nogą, jednakże mamy nadzieję, że wynagrodzą nam to czyste i dokładne uderzenia zawodników rękoma. Teraz z tego, co słyszymy od trenera Grzegorza Barana, ewidentnie nakłania swojego zawodnika do zamykania przeciwnika przy narożniku i unikania walki gdzieś po środku ringu. Zobaczmy, jak druga runda będzie przebiegać. Mamy nareszcie te najbardziej efektowne w tym stylu walki kopnięcia na korpus, jak również atak w klinczu. Obaj się zatrzymali. Czy sędzia to przerwie? Nie. Słyszymy cały czas teraz znowu nakłaniania trenera zawodnika w niebieskim, by to on rozpoczął ataki, bo jest ewidentnie teraz lekko zaniepokojony stanem swojego zawodnika, który ewidentnie słabnie. Teraz właśnie przydałoby się kilka akcji, jednak na pewno jeden i drugi ma coraz mniej sił. Jest domknięcie do czerwonego narożnika, lecz walka będzie przerwana. Teraz bardzo dobre próby, to trzeba przymknąć, będzie przerwa, kask Grzegorza Barana spadł. Te ochraniacze na głowę, bardzo istotne dla bezpieczeństwa zawodników, słaniają głowę przed ewentualnymi kontuzjami. Szczególnie wśród młodszych zawodników jest to bardzo istotne, by zabezpieczyć szczególnie tą część ciała. Jest to bardzo często zwracana na to, jest bardzo często zwracana na to uwaga, szczególnie przez związki, które pilnują, by zawodnicy posiadali odpowiednie kaski, odpowiednio założone na głowę. Koniec drugiej rundy, szybko, zdecydowanie szybko zleciała ta runda, podobnie jak powiedział trener Grzegorza Barana, bardzo szybko zleciała, jednakże to chyba zawodnik w czerwonym stroju kontroluje tą walkę i brakuje mu dosłownie niewiele, by zakończyć ją nawet i przed czasem. Posłuchajmy teraz, co mają do powiedzenia trenerzy obu zawodników.
chwilę będzie ogłoszenie wyniku. Kontrolował, szczególnie za tą drugą część. Tak jest, Grzegorz Baran, zwycięzca pierwszej walki dzisiejszego dnia. Kontrolował ją przez cały czas, szczególnie w drugiej części widać było zdecydowaną przewagę Grzegorza Barana. Jego przeciwnik nie dość, że osłabł sił, to ewidentnie zagubił się przy tej drugiej części. To na razie tyle, czekamy na kolejną walkę.